W moim studiu dzisiaj Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych Orlenu. Dzień dobry, witam. Aż musiałam przeczytać, bo to nie jest prosta nazwa do wymówienia. Panie Grzegorzu, w swojej pracy łączy Pan taką fascynującą w sumie przyszłość paliw alternatywnych z bo te technologie wodorowe już są wdrażane, o czym przekonaliśmy się zupełnie niedawno, y, jadąc y, właśnie składem pociągu y, ciągniętym przez lokomotywę zasilaną właśnie wodorem. Y, jak wpisuje się w te nowe paliwa przyszłości Akademia Wodorowa i czym w ogóle Akademia Wodorowa jest? Można powiedzieć, y, Akademia Wodorowa, którą Orlen powołał już rok temu. To jest taka odpowiedź na potrzeby w zakresie przyszłych kadr, które właśnie tą rewolucję, można powiedzieć, wodorową, tą transformację energetyczną będą z nami wspólnie realizować. I tak naprawdę powołaliśmy i zrealizowaliśmy już pierwszą edycję e, na przyłomie zeszłego i te, tego roku, e, właśnie po to, aby kształcić młodych ludzi w kierunku e, właśnie technologii wodorowych. No, ale też po to, żeby zapewnić Orlenowi e, przyszłe kadry, e, można powiedzieć, fundamenty e, do tego przyszłego, fascynującego świata technologii wodorowych. Pierwsza edycja zakończyła się w czerwcu tego roku. E, jakie macie pierwsze wnioski po jej zakończeniu? Tak, pierwsza edycja nie była łatwa, jak to zawsze bywa, z, jak coś się robi pierwszy raz. Natomiast e, e, Mamy takie wnioski, że spotkaliśmy się, mimo pierwszej edycji, takiego dość słabego zasięgu informacyjnego, pewnie jak, jak, jak na pierwszą edycję, z dużym odzewem, dużym zainteresowaniem, bo prawie 50 aplikacji już w pierwszej edycji było do, 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 do Akademii Wodorowej. Natomiast to, co istotne, no, wybraliśmy 30 studentów w którym pokazaliśmy aspekt taki praktyczny wodoru, czyli krótko mówiąc pokazaliśmy technologie wodorowe e, bezpośrednio e, jak wyglądają w życiu, czyli Orlen przedstawił jak produkuje się wodór na instalacjach naszych w Płocku, we Włocławku. E, nasi partnerzy tacy jak Toyota, e, PESA Bydgoszcz pokazali pojazdy wodorowe. Właśnie PESA Bydgoszcz lokomotywę wodorową jeszcze na etapie tworzenia i konstrukcji i też przede wszystkim, jak się taki projekt realizuje. Także to, to takie doświadczenia praktyczne. Toyota e, pokazała, Toyota Mirai napędzano właśnie wodorem poprzez ogniwa paliwowe. Co ciekawe, no była e, podniesiona na podnośniku. Z, z, Czyli z, od spodu też mogli ją Studenci mogli zobaczyć tak, no, po prostu, tak. jak wygląda, mm. jak wyglądają zbiorniki wodorowe w jaki sposób on jest dostarczany, ten wodór, do ogniwa paliwowego. Po drodze E, po, e, produkowana jest energia elektryczna z tego ogniwa, jest bateria, jest cały system do, zarządzania, więc takie naprawdę praktyczne e, aspekty, których myślę, że nawet w uczelniach dzisiaj czy, y, czy na świecie trudno. Trudno z takimi akademiami się spotkać czy z takimi programami edukacyjnymi. Tutaj postawiliśmy na, na tą praktykę. Oczywiście mieliśmy też e, merytoryczną część, czyli Politechnikę Warszawską, gdańską i łódzką, gdzie studenci mogli też poznać e, teorie w zakresie technologii wodorowych, ale również e, laboratoria, różne zajęcia takie praktyczne, laboratoryjne. Co Was zaskoczyło podczas tego projektu? No, zaskoczyło nas przede wszystkim duże zainteresowanie, zainteresowanie i aktywność uczestników. To było coś, co dla mnie było osobiście niesamowite, że my zaczynaliśmy na przykład warsztat w Płocku o godzinie ósmej. Mieliśmy cały program przygotowany o, o, godzina po godzinie. Najpierw troszeczkę teorii, potem wizyta na zakładzie produkcyjnym, potem dyskusja na temat zastosowań wodoru, produkcji chociażby z wodoru, paliw syntetycznych. I zaskoczyło mnie to, że o 18.00 godzinie, kiedy mieliśmy już godzinę spóźnienia, tak, to właśnie nie było, że wszyscy dość, tylko było mnóstwo jeszcze pytań, mnóstwo takiej ciekawej dyskusji, i to pokazało, że jednak. To nie były tylko takie warsztaty, w których my przekazywaliśmy wiedzę, tylko też również mieliśmy mnóstwo pytań, sugestii uczestników yy, i ciekawych dyskusji na temat właśnie mm. zastosowania wodoru w, w, w gospodarce yy, tutaj krajowej czy europejskiej. I to było coś niesamowitego, tak? że ci młodzi ludzie od początku do końca, poprzez oś, całe siedem y, zjazdów w ośmiu różnych miastach w kraju, cały czas aktywnie uczestniczyli w tych warsztatach, zadawali pytania. Y, to, to pokazało nam, że właśnie warto inwestować w tą drugą edycję, warto inwestować w młodych ludzi, bo y, to jest właśnie budowa przyszłych kadr pod, pod potrzeby y, realizacji naszej strategii wodorowej. Drugi nabor właśnie się rozpoczął. Do kogo skierowany jest ten projekt? Kto może wziąć udział w naborze? No tutaj dru, drugi, na, drugi nabor rozpoczął się 18 września, więc tu, tu jesteśmy w trakcie. Akademia jest dedykowana dla studentów, którzy są na co najmniej trzecim roku studiów. Dla absolwentów również, którzy jeszcze w dniu składania wniosku nie ukończyli 27 roku życia. No i przede wszystkim dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z technologiami wodorowymi, którzy są zainteresowani właśnie tymi technologiami, ciekawi w ogóle nowych rozwiązań nisko-zeroemisyjnych, bo dzisiaj mówimy nie tylko o wodorze, przecież o, o transformacji energetycznej w Europie, o kierunku neutralności emisyjnej, więc ci, którzy naprawdę. Widzą swoją szansę w tym obszarze, są mile widziani w Akademii i to nie tylko są studenci uczelni technicznych, nie tylko inżynierowie przyszli, ale również studiów takich jak chociażby studia prawnicze, bo mamy tutaj bardzo dużo regulacji w obszarze wodoru odnawialnego. Komisja Europejska wprowadza nowe akty delegowane do dyrektyw, które definiują dokładnie, jak produkować ten wodór odnawialny. I w tym zakresie również prawnicy, ale również nawet humaniści czy filozofowie są potrzebni, bo przecież trzeba przygotować strategię, pracować nad harmonogramami, nad planami wdrożenia chociażby Dolin Wodorowych, więc tutaj naprawdę aspekt i zasięg jest bardzo duży. W pierwszej edycji wzięło udział 30 osób, a w tej edycji ile osób przewidujecie? Znaczy w, w, druga edycja podobnie, jeżeli chodzi o liczbę e, osób, to jest 30 osób chcemy zakwalifikować y, po, po właśnie tej rekrutacji. Do 12 listopada zbieramy, y, na, jest nabór, czyli y, o, zbieramy... Y, y, aplikacje, mm -hmm. bo na stronie internetowej można złożyć wnioski tutaj do, do 12 lipca. Listopada. Natomiast od 12 listopada będziemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne. Oczywiście tam jest bardzo w regulaminie bardzo dokładnie opisana punktacja. No i chcemy do połowy stycznia wybrać tą 30 właśnie do drugiej edycji. Kandydaci muszą już na etapie rekrutacji opracować jakiś mały projekt, później w czasie uczestniczenia w akademii opracowują projekt kolejny. Na czym to polega, czego dotyczą te projekty? Tak, to jest to wygląda w ten sposób, że tutaj na, na etapie rekrutacji chcielibyśmy, aby każdy z, z kandydatów opisał tak zwany mini projekt wodorowy, czyli tutaj nie oczekujemy jakichś dużych aplikacji, opisów, bardziej taki. W, w postaci pomysłu, idei na, na mini projekt wodorowy, i tematyka tych mini projektów jest do wyboru. Są dwa, dwa tematy. Pierwszy to jest mój pomysł na niskoemisyjną technologię wodorową, na, na niskoemisyjną produkcję wodoru jak najniższym śladzie węglowym. A drugi temat dotyczy właśnie mini projektu Mój pomysł na innowacyjną Dolinę Wodorową. Więc tutaj w, w zakresie tych dwóch tematów oczekujemy też ciekawych pomysłów. E, punktujemy przede wszystkim właśnie kreatywność, komplementarność rozwiązań. I, I oczekujemy, że tu podobnie jak w pierwszej edycji będzie wiele ciekawych tematów, e, propozycji już na samym początku. Natomiast e, w kolejnym etapie, jeżeli już wybierzemy tą trzydziestkę, no to w trakcie trwania e, warsztatów, tutaj przewidujemy, że od 2 lutego ruszamy właśnie już z warsztatami i do czerwca e, będzie dziewięć takich spotkań, Weekendowych i w trakcie będziemy prosili studentów, żeby przygotowali już projekty takie e, docelowe, można powiedzieć, wodorowe, nad którymi będą w trakcie całej edycji pr pracowali. I ostatecznie na bazie oceny tych projektów, punktacji, e, wybierze, e, zaproponujemy pierwszej piątce e, również staże w Orlenie, bo chciałem powiedzieć, że tutaj po pierwszej edycji mamy już pięciu stażystów e, na pokładzie w Orlenie. O, już, Praktycznie można powiedzieć, że miesiąc z nami współpracują. To jest bardzo ciekawa również współpraca. W, w różnych obszarach zazwyczaj ci studenci kontynuują swoje pomysły. Ile kosztuje udział w Akademii Wodorowej? Znaczy tu jest udział, można powiedzieć, bezpłatny, tutaj nie, nie, nie ma żadnego wpisowego. Jedyne, co można powiedzieć o kosztach, no to oczywiście dojazd na, na, na warsztaty we własnym zakresie. Chociaż w pierwszej edycji staraliśmy się pomóc na, nawet w, w tym obszarze, jeżeli była taka możliwość. Zjazdy są w różnych miejscach w Polsce, w, w pierwszym przypadku były to, było to 8 różnych miast, między innymi Płock, Warszawa, Wałbrzych, Bydgoszcz, Gdańsk, więc tutaj dość szeroki zakres, jeżeli chodzi, geograficzny. Natomiast kosztowo myślę, że, że tutaj to, to tylko ta, ta kwestia dojazdu, natomiast no przede wszystkim duże korzyści też poza wspomnianymi stażami, bo dostęp do tej wiedzy, do takich praktycznych zastosowań wodoru. W tej drugiej edycji też mamy coś ciekawszego niż w pierwszej. Nie mogę dzisiaj zdradzić jeszcze szczegółów, ale, ale nie tylko te, ta tematyka, która była w pierwszej, również rozszerzymy to trochę trochę bardziej o, o, o nowe technologie wodorowe, również o, o, o to, co, co zbudowaliśmy do tej pory, czyli chociażby studenci tym razem będą mieli, nasi, nasi uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć stację tankowania wodoru, chociażby w Poznaniu, już pracującą, gdzie na pewno opowiemy dokładnie, jak tam wodór jest dostarczany, jak sprężarny na tej stacji, w jakim ciśnieniu, w na poszczególnych etapach przygotowywany do tankowania. Cały proces nie jest łatwy też technologicznie, więc na pewno wiele ciekawostek i, i, i na żywo chociażby tankowanie pojazdu będzie mo możliwe do zobaczenia. Ale oczywiście też inne aspekty, o których dzisiaj bym nie chciał mówić, bo, bo to też niech będzie niespodzianką. Czym kończy się Akademia Wodorowa i czy po jej zakończeniu utrzymujecie nadal kontakt ze studentami? Akademia Wodorowa przede wszystkim nie kończy się tylko na etapie jak gdyby, oficjalnego. Zakończenia warsztatów, natomiast y, jeszcze jest staż sześciomiesięczny dla wybranej piątki, o którym wcześniej wspominałem i oczywiście liczymy na to, że też ta współpraca nie skończy się na samym stażu, tylko będziemy mogli kontynuować tą współpracę dłużej i, i y, uczestnicy będą mogli pracować w Orlenie i wspólnie z nami właśnie realizować naszą strategię wodorową, więc y, e, trzymujemy kontakt z tą piątką, ale również y, jesteśmy otwarci, jeżeli pozostała część uczestników ma jakieś pytania, czy y, to, to bardzo nam zależy na tym, żeby utrzymać relacje, dlatego że też trudno było nam wybrać tą piątkę. Tutaj nie było tak, że jakaś była y, można powiedzieć grupa liderów. Wszyscy naprawdę byli równo zaangażowani y, na etapie y, warsztatów, kontaktów właśnie z ekspertami, bo to nie tylko z, z profesorami nauczania, to przede wszystkim eksperci z wieloletnim do, doświadczeniem, więc wiele pytań ze strony tych uczestników i tu my, my, my liczymy na to, że dzięki temu, że realizujemy taki, tego typu projekt, te kontakty zostaną na dłużej w przyszłości, być może nasze drogi też się spotkają z, pozostały, z pozostałymi uczestnikami. Bo to niewątpliwie uzdolnieni <laughs> młodzi ludzie, tak, skoro zostali wybrani z całej Polski. Tak jest. Czyli co, podsumowując, zapraszamy wszystkich do zgłaszania się. Tak, ja bym chciał przede wszystkim podkreślić, będąc tutaj w płocku, że bardzo nam również zależy, żeby studenci, absolwenci spełniający kryteria właśnie akademii, zgłaszali się również z uczelni płockich, bo w pierwszej edycji niestety nie mieliśmy nikogo tutaj, więc ten zasięg informacyjny być może był zbyt mały, być może nie było te, tej informacji, że nie zamykamy się tylko na, na, na uczelnie techniczne, ale bardzo nam zależy, żeby też informacja o tym, że jest nabór właśnie trafiła tutaj lokalnie dla, do, do studentów i, i absolwentów płockich uczelni, ale oczywiście zapraszamy wszystkich z całej Polski do kandydowania, mam nadzieję, że tym razem również będziemy zaskoczeni, mile, Zarówno na etapie mini-projektów wodorowych, jak docelowo też tych projektów, które będą tworzone na etapie współpracy już w trakcie warsztatów Akademii Wodoru. Bardzo dziękuję panu za ciekawą rozmowę. Zapraszam oczywiście również w przyszłości. Dziękuję również i jeszcze raz zapraszam do kandydowania do Akademii Wodoru. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Grzegorz Jóźwiak. Dziękuję.